Natalia Kukulska 45 litrów podzieliła się wyjątkową fotką na Instagramie. Piosenkarka pożegnała Krzysztofa Krawczyka, wspominając 1979 rok i ostatnie wakacje z mamą. W poniedziałek wielkanocny media obiegła tragiczna informacja o śmierci Krzysztofa Krawczyka. Muzyk kilka dni wcześniej opuścił szpital, do którego trafił po zakażeniu koronawirusem. Wydawało się, że wszystko zmierza w kierunku ozdrowienia artysty. Śmierć Krzysztofa Krawczyka była niespodziewana. Gwiazdora pożegnały tłumy znanych osobistości. Jedną z osób, która napisała kilka słów o relacji z piosenkarzem, była Natalia Kukulska, która znała go od dziecka. Kukulska opublikowała archiwalne zdjęcie, na którym jest ze swoimi rodzicami Anną Jantar, Jarosławem Kukulskim i właśnie z Krzysztofem Krawczykiem. Wakacje w Zajksie w Ustce, rok 1979. Nasze ostatnie. Tak, ta mała okularnika to ja. Niedługo po tym Krzysztof zaśpiewał to, co dał nam świat. Niespodzianie zabrał los, dobre chwile skradł, niosąc w zamian bagaż zwykłych trosk. O ironio, ta kompozycja mojego taty stała się piosenką roku między innymi według magazynu Synkopa. Roku 1980, w którym zginęła mama. Przyjaźnili się, lubili. Podobno Krzysztof przerwał nagrania, gdyż bardzo wzruszył się, śpiewając te słowa Lecha Konopińskiego. Wrażliwy, ciepły, uduchowiony. Dowcipny, znakomity wokalista, napisała pod zdjęciem Natalia. Piosenkarka zwierzyła się również, że czuła jego bliskość, choć nie mieli ostatnio kontaktu.